Pokój dobro. Pokój dobro. W tych pięknych okolicznościach przyrody, które widzicie, franciszkańskich zresztą, bo to takie wiadomo nasze wronki. Chcielibyśmy troszkę powiedzieć o franciszkańskim takim wzrastaniu w wierze, o wspólnotach, które opierają się na ideach świętego Franciszka i w których mogą wzrastać nie tylko osoby konsekrowane, ale także i osoby świeckie. A taką okazją jest przeżywany teraz w tym czasie jubileusz stulecia istnienia właśnie franciszkanów świeckich we Wronkach. 100 lat tutaj 100 są lat. Franciszkanie świeccy. Kim są franciszkanie świeccy? Bo jak świecki, to jak może być zakonnik? Nie? No właśnie. Znaczy generalnie wiecie o tym rozróżnieniu, że mamy trzy rodziny franciszkańskie. Tak? Pierwszy zakon, czyli ten męski, regularny, w którym my jesteśmy. Drugi, czyli klaryski. I trzeci, to jest cała rodzina osób świeckich. Tak, i osoby świeckie nie noszą habitów, nie składają ślubów zakonnych, bo trudno, żeby mama, która ma dzieci i męża, składała ślub czystości, czy też... Nie no, składają profesję zakonną. Ale profesja zakonna, te śluby nie mają takiego wymiaru jak nasze śluby, tak. Ale ślubuje się życie w duchu tych ślubów. Tak. W duchu rad ewangelicznych. Dokładnie tak, czyli jest pewna formacja, jest też postulat, nowicjat, jest ta profesja czasowa, wieczysta, czyli bardzo podobnie to wygląda jak u nas w zakonie pierwszym, regularnym, czy nawet u klarysek. Są osoby odpowiedzialne za formację, są rekolekcje związane właśnie z tym życiem franciszkańskim. Są systematyczne spotkania formacyjne, prawda? Tak jest. I często te wspólnoty są przy klasztorach franciszkanów, ale nie tylko. Natomiast do czego zmierzam? Jest to pewien model życia franciszkańskiego, pewne kształtowanie duchowości w ideale biedaczyny z Asyżu, zwraca się tam uwagę na te elementy życia wewnętrznego, które dla Franciszka były ważne. Właśnie odnośnie pracy, modlitwy, wspólnoty, to jest takie też charakterystyczne dla nas, ukochania Eucharystii, ukochania Kościoła, posłuszeństwa Kościołowi, zwrócenia uwagi na ubogich, na tych, którzy są wokół nas. No właśnie, i to tak, i tyle. Ale te wspólnoty to też nie można tak zawężyć, znaczy ich działalności tylko do tej sfery duchowej, tak? Bo oni rzeczywiście angażują się też w życie społeczne. To są osoby, które mają swoje rodziny, pracują w swoich miejscach pracy, prawda? I tam posługują, tak. Ewangelizują. Przecież wiemy, że na przestrzeni historii, że te wspólnoty, tercjarzy, no, pełniły bardzo, bardzo wiele takich funkcji społecznych również, prawda? I prowadziły również różne szkoły, szpitale, przedszkola. Jakieś domy pomocy, prawda, banki nawet, a więc ta działalność była bardzo szeroka i nie można tego pola działania osób świeckich, franciszkanów świeckich, zawężać tylko do kościoła. Rzeczywiście bardzo dużo dobra robią właśnie tak powiedzmy w tym środowisku osób świeckich. No właśnie, ale to wzrost w duchowości franciszkańskiej to nie tylko trzeci zakon, czyli franciszkanie świeccy, ale to też na przykład całe duszpasterstwo nasze franciszkańskie, które ma taki swój specyficzny rys. Czy to jest dla młodzieży franciszkański ruch apostolski, czy dla dzieciaków rycerstwo świętego Franciszka, czy dla na przykład studentów nasze duszpasterstwo akademickie, chociażby poznańskie. Tak. Co tam jest takiego franciszkańskiego charakterystycznego? Ojciec Leonard. No, to jest... Ja jestem wybitnie tam charakterystyczny. Franciszkański bardzo. Tak, to zapraszam, to spotykamy się wtorki o 19:30, msze święte w niedzielę o 20:30 na Garbarach. To myślę, że wyczujecie taki też specyfikę tego duszpasterstwa i ten franciszkanizm jest widoczny nie tylko chociażby przez moją postać, ale przez pewien jakby model realizowania duszpasterstwa i też przeżywania przez studentów. I duchowość przede wszystkim, tak? No. Bo to jest związane też z duchowością. Czyli sposobem życia według Ewangelii, jaki wzór zostawił nam święty Franciszek. Tak jest. Ładnie powiedziałem, prawda? No jak prawdziwy Franciszek. Dziękuję. Ale ja bym chciał jeszcze, proszę Ojca, nawiązać tutaj do jeszcze jednej grupy osób, żyjących też ideałami franciszkańskimi, a są to osoby zgromadzone, czy należące do instytutów świeckich. No właśnie. Są to instytuty osób poświęconych Panu Bogu, żyjących też radami ewangelicznymi, składającymi profesję, bez rodzin, żyjącymi w samotności, ale w świecie.
Są to osoby, które też mają swoją formację, też mają spotkania, zjazdy. A czy składają śluby zakonne? Tak, składają profesję i żyją w celibacie. Mhm. Żyją same, żyją bez... Znaczy, to też różnie wygląda, bo niektóre z tych osób żyją we wspólnotach, tak, habitowych, czasami na przykład te różnego rodzaju wspólnoty, które zakładał ojciec Honorat, wspólnoty bezhabitowe, ale są też osoby, które żyją całkowicie indywidualnie, nie? W swoim środowisku, pracują w szkołach, pracują w różnych miejscach. Ja kiedyś słyszałem, jeden z naszych ojców, tak słyszałem, zajmuje się też taką grupą, to jest wspólnota założona przez Gemelliego, tego od kliniki Gemelliego w Rzymie, gdzie Ojciec Święty po swoim wypadku, po tym zamachu był leczony. I to jest na przykład Instytut Misjonarek Królewskości Chrystusa. I wiem, że na przykład do tego instytutu należą osoby świeckie, kobiety, mężczyźni i kapłani też, ale kapłani niezakonni. Tak, ale formacja dla się osobno. Dla kapłanów, Każda z tych grup, dla mężczyzn. Tak, każda z tych grup ma osobną formację. O, ja tam jednego biskupa, który należał do tej formacji. No, do tego instytutu. Więc no, taka możliwość też jest. A więc również dla osób żyjących w samotności, czyli powiedzmy bez współmałżonka, ale również nawet dla kapłanów, którzy są kapłanami diecezjalnymi, a chcieliby żyć w duchowości świętego Franciszka. To tak pokrótce, proszę się nie bać, duchowości franciszkańskiej, a może właśnie akurat warto by poszukać, czy gdzieś w okolicy nie ma jakiejś wspólnoty, gdzieś u nas przy klasztorze. Jak ktoś jest zachwycony postawą świętego Franciszka, fenomenem jego miłości do świata stworzonego, ale przede wszystkim do Chrystusa, no to zapraszamy i do wspólnot przy naszych klasztorach, ale też tam, gdzie mieszkacie, może uda wam się odkryć, że gdzieś w pobliżu są czy franciszkanie, czy te wspólnoty, które żyją właśnie ideałem Poverella. Świętego Franciszka. Pokój dobro. Pokój dobro.